autorskie aranżacje i choreografie, a do tego bardzo młodzi ludzie w projekcie Bardzo Młoda Kultura. Uczniowie szkół muzycznych z Katowic wzięli udział w projekcie, który uczył krytycznego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Dziś w chorzowskim skansenie odbył się piknik podsumowujący, na którym młodzież przedstawiała efekty swojej pracy. Program Bardzo Młoda Kultura to projekt Ministerstwa Kultury, który na Śląsku realizowany jest przez Instytut imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach. Jego celem jest wprowadzenie młodzieży w podmiotowe uczestnictwo w szeroko rozumianą kulturę. Do tej pory najczęściej jest tak, jak Państwo wiecie, że instytucje tworzą projekty, organizują je i zapraszają młodych ludzi, którzy są tylko i wyłącznie widzami. W tym projekcie sam młody człowiek od podstaw buduje swój projekt społeczno-edukacyjno-kulturalny. Samodzielne tworzenie projektu wywołuje wśród młodych wiele emocji. Dzisiaj koncert stanowił bowiem podsumowanie ich pracy. Jesteśmy tutaj wszyscy muzykami, akurat to wykonujemy i naszą tak naprawdę przyszłą pracą jest stanie na scenie i komunikowanie się z ludźmi przez emocje, więc to zawsze są ogromne emocje, jak już wcześniej wspomniałam. Uwagę przykuwają również stroje uczniów. Pomysł opierał się na odnalezieniu połączenia między śląską ludowością a twórczością młodzieży. Zwieńczeniem jest koncert w skansenie. Nasi uczniowie bywają tutaj na różnych wycieczkach takich etnograficznych. No i gdy pojawił się temat muzyki ludowej, automatycznie połączyliśmy to też z tym miejscem, ale skansen oczywiście jest jednym z partnerów tego właśnie projektu. Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny wraz z Instytutem i Fundacją TVS umożliwili młodzieży zaprezentowanie własnej interpretacji kultury. Cel jest taki, żeby integrować, żeby upowszechniać pomysły, kreatywność młodych i przede wszystkim kulturę regionalną. Chociaż program jest realizowany już od kilku lat, młodych, utalentowanych ludzi wciąż przybywa. Mają pomysł, talent, a program daje im także możliwości.